genialny w swojej prostocie gadżet na taką deszczową pogodę jak dzisiaj. Czyli pompka, która pozwoliła mi wyciągnąć z zalanej piwnicy kilkadziesiąt litrów wody. Zaraz zobaczycie, co to jest. A nazywam się Bernard Frugaj. Na tym kanale mówię o różnych gadżetach, troszkę cyfrowych, ale też takich analogowych jak dzisiaj, które przydają się w naszym codziennym funkcjonowaniu. Spójrzcie, to jest to. To jest proste urządzenie, które mój syn gdzieś wypaczył w internecie, a potem znaleźliśmy to w jednym z supermarketów budowlanych. Podłączasz do wiertarki albo do wkrętarki, taką malutką pompkę i wyciągasz wodę. Słuchajcie, w takiej sytuacji jak teraz, jak widzicie, tutaj pada deszcz, ulicami płyną strugi wody i jakieś potoki deszczu, to zdarza się tak jak u nas, że zaleje piwnicę, czy gdzieś tam trzeba wydobyć jakąś wodę. No i się okazało, że niekoniecznie potrzeba to wydobywać jakąś starą, przeciętą butelką czy konewką, ale można właśnie tego typu świetnym wynalazkiem. Pamiętam, że przetestowaliśmy to w dość nietypowy sposób, dlatego że ta pompka działała w piwniczce. Wyciągaliśmy tam, powiedzmy, to było ze 2 metry poniżej poziomu trawy, wyciągaliśmy to na poziom 0 i potem rurką kilkunastometrową żeśmy to dalej wyciągali. Słuchajcie, całkiem świetnie to działało. Całkiem dobrze działa z taką normalną wiertarką, która daje około 3000 obrotów. Natomiast też tą naszą wkrętareczką, taką, która jest o połowę słabsza, czyli tam jakieś 1400 obrotów, też daje radę. Także jeżeli szukacie rozwiązania na taką deszczową pogodę, gdzieś potrzebujecie wodę wydobyć, to Wam polecam. Chociaż producent pisze, że to nie tylko jest do wody, ale praktycznie do każdego płynu z wyjątkiem benzyny. I ktoś na przykład podpowiadał, że tego typu urządzenie na przykład wyciąga sobie olej, stary olej, gdy potrzebuje w jakimś silniku wymienić olej. Nie próbowałem, nie gwarantuję, że to będzie w ten sposób działać, ale podobno jest to też pomysł. Także to tyle i pogodnie Was pozdrawiam.